Halo, halo, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać. Potwierdźcie mi, proszę, i zaczniemy odcinek za 5 minut. Także jeszcze chwilkę poczekamy, aż wszyscy sobie zbiorą wodę, usiądą wygodnie w fotelu. Dajcie mi znać tylko, proszę, że mnie widać i słychać, to wtedy się usunę. Dzień. Dostałem potwierdzenie. W takim razie zapraszam Was jeszcze na 5-minutowe opóźnienie. Tak jak wspominałem, złapcie szklankę wody i zaczynamy o 18:05. Do zobaczenia. Halo, halo. No więc już oficjalnie możemy zaczynać nasz dzisiejszy odcinek. Bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, żeby w te cudowne, słoneczne, środowe popołudnie się dzisiaj, czwartkowe popołudnie się dzisiaj z nami znaleźć. Przed nami dziś dwie prezentacje. Pierwszą z nich przedstawi Jacek, drugą z nich przedstawi Adam, ale o nich za chwilę. Na samym początku dwa słowa autoreklamy. Gorąco Was zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Allegro Tech, która jest prowadzona przez nasz zespół technologii. Znajdziecie tam między innymi naszego technologicznego bloga, serię podcastów, znajdziecie tam nadchodzące wydarzenia, między innymi kolejne odcinki z serii
Allegro Tech Live oraz aktualne oferty pracy. Myślę, że słowem takiego wstępu to tyle. Jeszcze stricte tak technicznie, przed nami, jak już wspominałem, dwie prezentacje. Obie potrwają w okolicach 45 minut i po każdej z nich planujemy serię Q&A, także gorąco Was zachęcam do zadawania prelegentom pytań. Przejdźmy zatem do meritum dzisiejszego spotkania. Na scenę naszą wirtualną zapraszam pierwszego prelegenta, Jacka Kołodzieja. Jacek opowie nam o tym, jak to jest, jak w jego zespole Python i JVM żyją sobie pod jednym dachem. Jacek jest programistą w zespole rekomendacji w Allegro. W takim razie zapraszam Jacka na scenę. Cześć Jacku. Cześć wszystkim, cześć Karolu. To jest Twoja prezentacja, widać Cię i słychać, więc ja Ci już oddaję głos. Scena jest Twoja, powodzenia. Dzięki. Jeśli chodzi o Pythona i JVM-a pod jednym dachem, no jakie są nasze rekomendacje? To znaczy, co to są rekomendacje w Allegro? Gdzie nas widać? Nas, w sensie ten obszar, ten nasz kod, który produkuje rekomendacje, co to są w ogóle rekomendacje? Jeżeli kojarzycie gdzieś w Allegro takie paski z ofertami, które można przewijać w lewo i w prawo, my je nazywamy karuzelami ofertowymi, no to niektóre z nich są, powiedzmy, nasze. Gdzie nas widać? Widać nas na stronie oferty, jak kojarzycie taki pasek, inni klienci oglądali również. Widać nas na stronie głównej, tam tych karuzelek więcej, nie wszystkie. Widać nas po dodaniu przedmiotu do koszyka i w paru innych miejscach, też nie tylko w samym serwisie, również w paru innych miejscach. Taka uwaga, nie mylcie nas z ofertami sponsorowanymi, ani ofertami promowanymi, to są inne rzeczy. Ale poza pracą w Allegro, tak, ja nazywam się, jak już Karol wspomniał, Jacek Kołodziej, poza programowaniem trochę szlałem się po koncertach, trochę szlałem się po górach albo innej naturze, biegam długie dystanse, a poza tym mieszkam z tymi dwoma typami ze zdjęcia. Wracając do programowania, to, co chcę Wam przedstawić, to jaką perspektywę chcę Wam przedstawić, to perspektywa mojego zespołu rekomendacji, który jest relatywnie wąskim wycinkiem i organizacyjnie, i technicznie, i biznesowo całego Allegro. Takich zespołów produktowych mamy dużo, dużo więcej. Ja się skupiam na naszej perspektywie, która po części jest spójna z innymi zespołami, z perspektywą innych zespołów, no po części w jakiś tam sposób unikalna. Będę starał się to jakoś rozgraniczać. Żeby jakoś wejść ten temat Pythona i JVM-a tutaj w naszym kontekście, może najpierw troszeczkę statystyk. Aktualnie, jak spojrzeć na to, ile mamy kodu w tych głównych językach, Java i Groovy'ego wrzuciłem tutaj do jednej przegródki. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Mamy całkiem dużo skali, jak się okazuje, ale też no, nietrywialnie mało Pythona. Jeśli chodzi o to, jaki język dominuje w repozytoriach z naszym kodem, repozytoria przekładają się z grubsza na komponenty, które mamy w naszym wycinku systemu. Pominąłem też tutaj jakieś repozytoria konfiguracyjne, testowe, takie inne. No wygląda to w ten sposób. Trochę mnie zaskoczyło, że te Java'owe i Pythonowe są, powiedzmy, web. No to są jakieś liczby. Natomiast nie skupiałbym się specjalnie na tej proporcji. Natomiast stanowią one jakąś ilustrację do tego, że no, żonglujemy i takim kodem, i takim kodem. Zajrzyjmy może do tego, co ten kod w zasadzie robi od strony technicznej. Tu znowu podkreślam, patrzymy z perspektywy rekomendacji. Różne zespoły używają różnych technologii, różnych całych stosów językowych, różnych narzędzi. My używamy, no właśnie, może najpierw sobie to podzielmy. Dzielimy sobie nasze komponenty przede wszystkim na web serwisy i na przetwarzanie danych.
gdybyśmy w naszym zespole zajmowali się też frontendem czy developmentem aplikacji mobilnych, no to one też tutaj by wpadły do tego podziału. Akurat my tylko dostarczamy dane dla frontendów, więc i dla aplikacji mobilnych, więc ten kod jest zaopiekowany gdzieś indziej. W czym piszemy w te web serwisy? Z czego korzystamy? Korzystamy ze Springa, z AKI HTTP, to jest taki skalowy zestaw narzędzi do opisania serwisów i klientów HTTP-owych. W Pythonie korzystamy z Flaska. My w Reko dużo korzystamy z baz Cassandra. Korzystamy z Hermesa, to jest taka open source'owa, allegrowa abstrakcja nad Kafką. No i jakieś tam monitoringowe, loggingowe rzeczy, jakieś Grafajty, Prometeusze, Kibany. W przetwarzaniu danych mocno korzystamy ze Sparka. Piszemy przetwarzania w Sparku i w Scali, i w Pythonie. Sporo korzystamy z BigQuery, z Google Clouda, mocno też korzystamy z AI Platform. I te wszystkie przetwarzania orkiestrujemy, czyli zlecamy ich wykonanie według ustalonego kalendarza za pomocą Apache Airflow. No i już tutaj trochę widać, że pojawiają się technologie i mocniej związane z JVM-em, i mocniej związane z Pythonem. Jak im się tam żyje pod tym jednym dachem? Jak nam żyje się z nimi? Być może niektórzy z Was przyszli na tę prezentację i spodziewali się opowieści o tym, jak to używamy może Py4J'a, może Jytona, może jakichś innych magicznych sposobów, nie wiem, na współdzielenie kodu pomiędzy różnymi komponentami pisanymi w różnych technologiach. Pozwólcie, że rozczaruję Was od razu, nic takiego nie robimy. Dlaczego? Dlatego, że w większości przypadków zwyczajnie nie wnosiłoby to żadnej wartości, a w jakichś wyjątkowych narzut na utrzymanie po prostu byłby zbyt wielki w stosunku do jakichś małych korzyści. Więc takich rzeczy zwyczajnie nie robimy. Mamy zwyczajnie inne priorytety. Zaryzykuję stwierdzenie, że Allegro.pl no to dość popularny serwis. I mój zespół nie utrzymuje może jakiejś najważniejszej jego części, jaką jest samo kupowanie przedmiotów. Natomiast jesteśmy zaskakująco często wybieraną i efektywną drogą do dotarcia do jakiejś oferty. Jesteśmy w miarę nieźli w podpowiadaniu ofert. Więc nawet niedostępność naszych części serwisu no, przekłada się na realne straty biznesowe. Co z tego? No, to z tego, że zależy nam na stabilności. Zależy tam nam też na wydajności, szczególnie od strony tej online'owej, web serwisowej. Na Allegro.pl staramy się, żeby ładowało się możliwie szybko i karuzelki, te karuzele ofertowe czy produktowe też muszą ładować się po prostu szybko, żeby doświadczenie użytkownika było jak najlepsze. Nam zależy też na niskim koszcie utrzymania, dlatego żeby jak najwięcej czasu móc poświęcać poprawie tego, co rekomendujemy, a jak najmniej na utrzymanie naszego kodu, na jakieś nadmiarowe refaktoringi, na walkę z awariami, jeżeli już się jakieś wydarzają. Więc no, to się dla mnie sprowadza do niskiego kosztu utrzymania komponentów. Dlatego staramy się, żeby nasze komponenty były względnie niezależne, żeby były łatwe w obsłudze, łatwe w debugowaniu, łatwe w obserwowaniu z zewnątrz, żeby łatwo było wyłapywać w nich problemy, czy to takie, powiedzmy, binarne, czy coś działa, czy nie działa, albo jakieś wydajnościowe. No i zależy nam na tym, żeby miały wąską i jasno określoną odpowiedzialność. Jak się pojawiają względnie niezależne komponenty o jakiejś małej odpowiedzialności, no to nam podpowiada, że będzie ich jakby więcej, ale nadal będą potrzebowały się ze sobą jakoś porozumiewać, będą potrzebowały mieć pomiędzy sobą jakieś punkty styku. Takimi punktami styku pomiędzy web serwisami, no nie będzie pewnie zaskakujące,
że pomiędzy jakimiś komponentami tutaj w Springu, we Flasku, to jest logo tej akki, że pomiędzy tymi serwisami ta komunikacja będzie się odbywać poprzez protokół HTTP wewnątrz z jakimiś JSON-ami. Idąc dalej, te web serwisy no, czasami korzystają, potrzebują mieć jakąś bazę danych czy jakiś inny rodzaj storage'u. No i my akurat korzystamy z Cassandry, korzystamy z Google Cloudowego storage'u. To, co tutaj jest ważne, to że no i w Javie, i w Pythonie, i w innych językach no jest dosyć łatwo korzystać, czy to z Cassandry, czy może z jakichś innych rodzajów baz danych, a w tych w Allegro rodzajów no nie brakuje. Znajdziecie tu jakieś dokumentowe, czy key value bazy danych, czy po prostu relacyjne, czy jakieś totalnie inne. No my korzystamy głównie z takich, co tutaj widać. Dalej, głębiej, mamy przetwarzania danych i one, niektóre z nich produkują dane dla naszych web serwisów, no i też są pisane w technologiach, które zwyczajnie to umożliwiają najprościej w świecie. Niektóre przetwarzania danych są ustawione w całe ciągi i one też pomiędzy zapisują dane, tak, żeby kolejne przetwarzania mogły z nich korzystać. No i pomiędzy nimi znowu pojawia się Google Storage, pojawia się BigQuery. To są te punkty styku pomiędzy nimi. Na samym końcu jakoś musimy zlecać uruchamianie tych przetwarzań danych zgodnie z jakimiś naszymi wymaganiami, no i to robimy za pomocą Apache Airflow, który może sterować tak przetwarzaniami pisanymi w Pythonie, czy pisanymi w Scali, czy w wieloma innymi rodzajami przetwarzań. Tam wcześniej zapomniałem wspomnieć, jeśli chodzi o Sparka, korzystamy i z tutaj, znaczy piszemy przetwarzania i w Scali, i w PySparku, no różnie, zależnie od jakichś konkretnych wymagań dla danego rodzaju przetwarzań. Jak patrzymy sobie na taki diagram, no to może nam to się jawić jako jakaś komplikacja, że pomiędzy tymi różnymi komponentami no jest tych strzałek dużo. Jak sobie pomyślimy o tym, że to jest tylko uproszczenie naszego wycinka Allegro, a całe Allegro jest no dużo, dużo większe niż to, no to można się złapać za głowę. Natomiast to jest tylko odzwierciedlenie wymagań biznesowych i ich podzielenie na mniejsze części, co wydaje się dobrym pomysłem. Na mniejsze części, które no właśnie będą miały wąską i jasno zdefiniowaną odpowiedzialność i interfejsy pomiędzy sobą. W ten sposób całość nadal może się jawić jako skomplikowana, ale każdy z tych elementów możemy spojrzeć oddzielnie, możemy go przeanalizować, możemy nadać mu jakieś metryki, na które możemy patrzeć, możemy je debugować oddzielnie itd., itd. W końcu, jeśli nie jesteśmy specjalnie zadowoleni z tego, jak się spisuje nasz dany komponent, możemy go przepisać na coś innego. Dzięki temu, że te punkty styku są dosyć minimalne, możemy to zrobić najczęściej bez żadnego wpływu na całą resztę systemu. Jeśli kojarzycie takie określenie jak architektura serwisowa, no to w zasadzie to jest to. To jest to w praktyce od naszej strony. Jest jeszcze jeden rodzaj punktów styku. Pomiędzy ludźmi, albo raczej powinienem powiedzieć pomiędzy zespołami, bo szczególnie, w naszym przypadku dosyć często współpracujemy z innym zespołem, również od rekomendacji, ale nasz zespół zajmuje się raczej wdrażaniem jakichś pomysłów, a ściśle współpracujemy z zespołem researchowym. No i my jesteśmy, powiedzmy, multijęzyczni bardziej, na co dzień pracujemy ze wszystkimi tymi trzema stosami po lewej. Zespół researchowy na ogół pracuje w Pythonie i jeśli przychodzi nam do wdrażania jakiegoś nowego pomysłu, no często jest spory powód, żeby pracować nad wspólnym kodem i ten wspólny kod prędzej będzie w Pythonie niż w innym języku. Nie zawsze jest prawda, ale to jest jakiś w miarę istotny czynnik, który nam
wpływa na decyzję, w czym akurat wyrazić jakąś logikę. Jak współpraca nad jakimś wspólnym kodem, no to mocno nam pomaga GitHub przez chociażby pull requesty, na które można popatrzeć wspólnie i pokomentować asynchronicznie. No, pomagają nam też Jupyterowe notebooki, które mogą tylko i wyłącznie wyrażać jakąś ideę, ale czasem są też punktem wyjścia do wdrożenia jakiegoś kodu na produkcję. No właśnie, przychodzi nam czasem do stworzenia jakiegoś nowego komponentu. Jak podejmujemy decyzję, w czym go w zasadzie napisać? Na pewno bierzemy pod uwagę stan zastany, czyli jakie mamy wsparcie platformowe dla danych technologii, jakie mamy istniejące biblioteki i istniejące narzędzia, które pozwolą nam być bardziej efektywni najpierw w tej pierwszej implementacji, a potem w utrzymaniu danego komponentu. Patrzymy na nasz istniejący kod, no bo jak piszemy dosyć podobny nowy serwis, podobny do poprzednio napisanych serwisów, no to może nie ma co wymyślać koła na nowo, a czasem wręcz możemy skorzystać z jakiegoś gotowego szablonu. Nie sposób nie patrzeć na kompetencje, jakie mamy w zespole. No, ja się dużo bardziej produktywnie czuję i efektywnie czuję, pisząc kod Pythonowy. Większość mojego zespołu odwrotnie. Czuję się dużo produktywniej pisząc w JVM-ie, przepraszam, w językach JVM-owych. I o ile jest to czynnik, to jest to jeden z czynników, a nie coś, co ostatecznie decyduje. Kiedy piszemy jakiś nowy komponent, no musimy wziąć pod uwagę, jakie mamy co do niego wymagania funkcjonalne. W końcu po coś on powstaje, odpowiada na jakąś potrzebę biznesową. No musimy się jakoś rozejrzeć, w których technologiach będzie nam, w którym stosie będzie nam łatwiej te wymagania funkcjonalne spełnić. Wymagania niefunkcjonalne, czyli pierwsze, co mi tutaj przychodzi do głowy, to wydajność. No i z wydajnością jest trochę zabawnie, szczególnie jak się zderzy ze sobą Java i Pythona. Każdy z nas ma jakieś przekonania, albo mówiąc jakoś inteligentniej, heurystyki, które podpowiadają, co będzie szybsze w danej, co będzie bardziej wydajne w danej sytuacji. Jeśli przychodzi nam do napisania jakiegoś kolejnego web serwisu, który głównie się będzie zajmował odbieraniem requestów od użytkownika, zaglądaniem do bazy danych, czyli mówiąc w skrócie, głównie będzie robił IO, no to prędzej go napiszemy w Javie. Tam zwyczajnie jesteśmy w stanie ugrać trochę więcej, albo ugrać taką samą wydajność za pomocą mniejszych zasobów. Jeżeli piszemy przetwarzanie danych, które głównie będzie opierało się na tym, co już wystawia nam API Sparkowe, albo jeżeli to przetwarzanie będzie takie mocno SQL-owe, gdzie bierzemy trochę danych, joinujemy je z czymś, tam filtrujemy i wyrzucamy, taki kod prędzej napiszemy w Pythonie, bo to będzie zwyczajnie szybsze. Natomiast to są tylko dwa jakieś punkty na szerokim spektrum technicznych aspektów, które trochę ciągną w jedną albo w drugą stronę. I nadal podejście w stylu to musi być wydajne i cała reszta się nie liczy, no to nie jesteśmy my. Wydajność to nadal tylko jeden z tych różnych czynników. Nie sposób pominąć to, że pomiędzy Javą czy Scalą a Pythonem no są jednak różnice na poziomie nawet samych języków. I no cóż, czasem trochę narzekamy na te różnice, czasem po prostu uczymy się czegoś nowego. Ale tak na końcu to nie jest jakiś bardzo istotny czynnik. On się bardziej zamienia w jakąś formę intelektualnego ćwiczenia, jak tu się najlepiej wyrazić w danym języku. Jakieś uwagi w code review, że to i to w takim i takim języku, to może napisać lepiej tak. To będzie bardziej naturalne potem dla czytającego i lepiej wyrażało intencje. W końcu zawsze sobie odpowiadamy na pytanie,
na czym nam bardziej w danej sytuacji, w sytuacji danego komponentu zależy. Jakoś staramy się to sobie zbalansować. Czy patrzymy bardziej na stabilność i na koszty utrzymania i staramy się je, stabilność zmaksymalizować i te koszty zminimalizować? Czy przy okazji jakiegoś nowego komponentu mamy pomysł na przetestowanie jakiegoś usprawnienia, jakiejś innowacji, wprowadzenia może nowego narzędzia? A może w danej sytuacji mamy trochę więcej czasu na to, żeby się w czymś podszkolić albo nauczyć czegoś nowego? Z tymi ostatnimi punktami, z tymi ostatnimi słowami na tym slajdzie, no wiąże się pewna pułapka, o tym za chwilkę. To wszystko, o czym tutaj mówię, no dla mnie składa się na tak zwany engineering. I jeśli dla was to wszystko brzmi jak coś oczywistego, jako coś, co powinno jakby wynikać ze zdrowego rozsądku, super, ekstra, byłby to jakiś dowód za tym, że są to dobre pomysły. Natomiast to jedno, mieć te wszystkie czynniki, te wszystkie rzeczy spisane najlepiej w ogóle jako checklista, to fajnie jest to mieć, a co innego, być w sytuacji, kiedy na gorąco jakaś decyzja techniczna jest podejmowana. Bo w takiej sytuacji, niestety, jesteśmy organizmami białkowymi, działamy tak, a nie inaczej, nie jesteśmy 100% odporni na działanie czy to emocji, czy naszych uprzedzeń. Co tu się może pojawić, a są to tylko i wyłącznie przykłady? To i to jest wolne. No tak, pojawia się takie uprzedzenie jak najbardziej. Coś, co bardziej mi się kojarzy ze software engineeringiem, będzie może jednak sprawdźmy, czy u nas też, czy to uprzedzenie, że X jest wolne, nie bierze się tylko z wiedzy o jakimś benchmarku, który niekoniecznie będzie miał przełożenie na nasz case. Albo, i tu jest ta pułapka, o której wcześniej wspomniałem, shiny, to znaczy patrzymy, wiemy o jakimś nowym narzędziu, fajnie by je było zastosować i to nam, na tym się nagle bardzo skupiamy i zaciemnia nam to wszystkie inne czynniki. Fajnie by to było zamieniać na rozważmy użycie, czy na pewno użycie tego nowego narzędzia no jest warte tego wszystkiego. Zauważcie też, że sprawdźmy, rozważmy jest w liczbie mnogiej. To ma tutaj całkiem spore znaczenie. No więc, tak akurat działamy jako ludzie, że z uprzedzeniami czy z emocjami, no tak nasze mózgi działają, a nie inaczej, że nie jest nam najłatwiej z nimi walczyć, ale no, nie jest to niemożliwe i od tego możemy mieć narzędzia i procesy, mądrze zarządzane procesy, bo one potrafią nadmiernie coś komplikować w różnych sytuacjach. Jakie to narzędzia i procesy? No cóż, code review. To jest dla mnie jakieś narzędzie. Proces, który może za nim iść, to wymuszanie tego code review przy każdej zmianie. Fajnie, ok. Przy małych zmianach w już istniejącym kodzie, no na pewno code review jest dobrym narzędziem. Przy tworzeniu jakiegoś nowego komponentu, no na etapie code review to przeważnie już nie zrobimy kroku wstecz, żeby zmienić stos technologiczny i napisać coś od zera. Mamy takie narzędzie jak retrospekcja, na przykład po każdym sprincie, jeśli pracujemy w Scrumie. To jest całkiem niezłe miejsce, żeby zauważyć, że jesteśmy z jakiegoś wyboru technologicznego zadowoleni albo niezadowoleni i zapamiętać, że ten wybór to był dobry, ten był zły, w przyszłości podejmować te wybory lepiej. To jest dobre narzędzie, ale jak już jest po fakcie. No więc jak tutaj lepiej podchodzić do podejmowania takich technologicznych wyborów przed? Ja jestem wielkim fanem design doków, czyli najogólniej mówiąc, opisaniu w jakimś, pokrótce naprawdę, w jakimś dokumencie, w jakimkolwiek narzędziu potrzeby zmiany. Samo to opisywanie, nawet dla autora, nawet dla tej strony, która wychodzi z tą potrzebą zmiany, czy to ta zmiana to jest coś w istniejącym kodzie, czy napisanie czegoś od zera. Samo napisanie tego mi bardzo pomaga sobie ustrukturyzować, o co mi w zasadzie z tą zmianą chodzi.
Potem wypisujemy dostępne alternatywy i to też potrafi nam czasem otworzyć jakieś niewidziane wcześniej właśnie opcje, albo już od razu zauważyć, że coś może być bez sensu. No i jakoś skonfrontowanie za i przeciw tych wszystkich tych alternatyw. Na pewno warto to zacząć sobie w głowie, ale przede wszystkim warto to spisać. Spisać dla siebie, a potem dla zespołu. Bo dopiero wzięcie pod uwagę różnych perspektyw, różnorodnych opinii, dopiero takie podejście sprawia, że mamy dużo większe szanse na podjęcie właściwych wyborów, zamiast iść we własnej głowie, czy już pisząc kod w jakąś króliczą norę, z której trudno nam wyjść. Myślę, że współpraca nad takim procesem projektowania kodu może przynosić dużo lepsze skutki niż powiedzmy podejście indywidualne. To by w zasadzie było na tyle. Jeśli taką współpracę chcecie poobserwować bardziej od środka, również zapraszam na allegro.tech. Slajdy, być może w przyszłości jakieś inne informacje znajdziecie pod tym linkiem. Co? Chyba tyle. Dzięki. Czy macie jakieś pytania? Wielkie dzięki, Jacku, za prezentację. I mi się urodziło kilka pytań, więc zanim przejdziemy do pytań z publiczności, które mam nadzieję, że zaraz się pojawią, to pozwól, że ja ci zadam kilka od siebie. Pierwsze, jakie mi się rzuciło, to czy mieliście przyjemność albo wdrożyć, albo testować chociażby jakieś web serwisy, które wystawialibyście i one byłyby napisane w Pythonie? Mamy w tym momencie produkcyjnie jeden taki web serwis z w miarę specyficznych powodów, ale jest napisany w Pythonie i jak najbardziej serwuje ruch na szerokim Allegro. Jesteś w stanie zdradzić, jakie to są powody? Czy? Myślę, że mogę. W tym serwisie po pierwsze korzystamy z indeksów FICE, ale to byśmy mogli zrobić równie łatwo w Javie, ale korzystamy tam też z modelu, który jest pisany w TensorFlow i to po naszym researchu, no cóż, też dałoby się zrobić, ale nie byliśmy pewni, że wsparcie dla Javowej jakby nakładki na TensorFlow by było dla nas wystarczające, więc stwierdziliśmy, że jeżeli ten serwis, no to nie będzie prosta IO, bo on jest wręcz w drugą stronę, on bardzo dużo korzysta z procesora, to równie dobrze możemy go zrobić w Pythonie, ten narzut na bycie napisany w Pythonie jest wystarczająco mały, że to po prostu ma dużo sensu. Okej, to mega ciekawe. Sam się w ogóle zastanawiałem, czy w Allegro mamy takie usługi. Nawet nie wiedziałem, że faktycznie jakby też gdzieś web serwisy stawiamy w Pythonie, więc super, super, że coś takiego robicie. Mamy. Podkreślę tylko, przepraszam, że to jest nasz jeden serwis w rekomendacjach, a takich serwisów, które wystawiają modele Pythonowe, no jest więcej. Jasne. W takim razie ja pozwolę sobie przeczytać pytanie od publiczności, bo takie jedno się pojawiło, od osoby z mega ciekawym nicknamem, od Baked Potato. Jacku, jak najczęściej benchmarkujecie usługi w Javie? Chodzi mi o metodologię i narzędzia. Co do pierwszej części, to jest niezależne od tego, czy to jest Java, czy nie. Najczęściej jak przychodzi nam do sprawdzenia, zakładam, że chodzi o wydajność, o to, jak dużo requestów na przykład jesteśmy w stanie obsłużyć na sekundę, albo jak szybko potrafi taki serwis odpowiadać. Korzystamy głównie z Gatlinga. To się trochę bierze z tego, że no, więcej mamy rzeczy javowych, Gatling też jest pisany w Javie, więc jakby to się spina. Więc to jest ale to jest niezależne od tego, czy usługa jest w Javie, czy nie. Nie potrzebujemy tego jakoś tam uzależniać. Okej, czyli Gatling. Dobra, w takim razie przejdźmy do kolejnego pytania. Pytanie jest od Michała i Michał pyta, chciałbym zapytać, jak wygląda ostateczna faza wdrożenia jakiegoś komponentu lub nowego rozwiązania?
Bardzo ciekawe pytanie, trudne. Zastanawiam się, od którego punktu zacząć. Wyobraźmy sobie, że mamy już kod, który całkiem nieźle spisuje się po prostu działając, to znaczy spełniając wymagania funkcjonalne. Jesteśmy z niego w miarę zadowoleni, jeśli chodzi o wydajność w testowym środowisku, czyli tam, gdzie już możemy sobie tym Gatlingiem jakiś serwis pomęczyć. No i przychodzi do wdrożenia. Najczęściej korzystam, tutaj w tej chwili skupiam się na web serwisach, może za chwilkę coś jeszcze o przetwarzaniu danych. Jeśli o web serwisy chodzi, no na ogół takich całkiem nowych kawałków nie wystawiamy od razu na cały ruch, tylko korzystamy z rozwiązania typu kanary, czyli najpierw udostępniamy taki serwis tylko sobie i strzelamy do niego syntetycznie i potem stopniowo podnosimy ten ruch do 1%, do 5% i więcej. Coś takiego nam ogranicza impact potencjalnych problemów na użytkowników. Jeśli chodzi o wdrażanie komponentów takich po prostu przetwarzających dane gdzieś w tle, no cóż, tutaj zrobić to procent po procencie jest trochę trudniej, więc takich rzeczy raczej nie robimy, ale możemy dołożyć takie przetwarzanie na boku, spojrzeć na nie jakimiś własnymi, na te wyplute dane, jakimiś, nie wiem, zapytaniami do bazy danych, czy no to zależnie od tego, co to przetwarzanie robi. Spojrzeć na to jakoś tam okiem i potem już ta droga może iść tak jak w web serwisach. Możemy przełączać jakiś istniejący mechanizm na ten nowy tryb, korzystający z tych nowych danych, z tego nowego przetwarzania. Myślę, okay. że to jest temat sam w sobie, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę też, że to jest w ogóle bardzo szeroki temat chyba, nie? Jakby w zależności od tego, co musisz wdrożyć, to jest bardzo szerokie po prostu. Mhm. W każdym razie mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie Michała. Jeśli nie, to proszę, Michale, może jakoś doprecyzuj pytanie. A tymczasem zadam ostatnie od siebie. Jacku, ja się zastanawiałem, jak wyglądają u was kompetencje w zespole, ale pod takim kontekstem, że w sytuacji, w którym pojawia się u was nowa osoba, nie? Zakładam, że ciężko znaleźć gdzieś kogoś, kto zna zarówno Java, Pythona, Scala i w ogóle te wszystkie technologie. Częściej zdarzają się ludzie, którzy zdarzają Pythona i nurkują w JVM, czy odwrotnie? Taką osobą byłem ja, w sumie nadal jestem, bo nadal w JVM czuję się jak dosyć nieporadnie. To tak w kwestii statystyk, bo zespół jest ogólnie bardziej właśnie JVM-owy, natomiast każdy z nas przynajmniej po trochu rozumie wszystkie technologie, które stosujemy. Nie ma takich twardych silosów, że tą częścią to musi się zająć X, bo inaczej się nie da. No to takie typowe podejście typu bus factor, znaczy zwiększanie go. Czy mogę jakoś doprecyzować? Nie, ja myślę, że to jest spoko, w sensie jakby, no, że są różne osoby z różnym backgroundem, tak to zrozumiałem i nie ma jakby stricte jakiegoś jednego schematu, że zawsze bierzecie Javowca i każecie mu pisać też w Pythonie, bo coś takiego mieliście. Czyli to znaczy punkt wyjścia być może taki jest, natomiast staramy się temu też przeciwdziałać, żeby ten bus factor ograniczać. Jasne, to jest dla mnie zrozumiałe, dzięki za odpowiedź. Dobra, w takim razie więcej pytań się już nie pojawiło. W takim razie ja ci, Jacku, jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję, że się podzieliłeś z nami swoją wiedzą. Również dziękuję. Gdybyście mieli jakieś pytania później, również zapraszam do kontaktu. Cześć. Trzymaj się, Jacku. W takim razie ja na scenę naszą zaproszę drugiego dzisiejszego prelegenta. Tym prelegentem będzie Adam Szatkowski i Adam poopowiada o tym, jak w optymalny sposób korzystać z systemów kontroli wersji. Witam cię, Adamie. Cześć, cześć wszystkim. Już mam twojej prezentacji. O, jest. W takim razie ja się usuwam, scena, mikrofon jest twoja, powodzenia.
Dobra, dzięki. Cześć, no to ja jestem Adam, tak jak Karol tutaj wspomniał. Ja akurat pracuję w zespole marketingu i mój zespół zajmuje się tym, aby nasze oferty allegrowe no, trafiały do naszych partnerów reklamowych, tak jak na przykład do Google czy Facebooka, dzięki czemu możemy jakby przynosić jakiś ruch z zewnątrz do Allegro. Dzisiaj chciałbym na swojej prezentacji poopowiadać o nieco innych rzeczach niż mówił Jacek, ale Jacek fajnie w pewnym momencie powiedział, że Git służy do komunikacji między pracownikami i między deweloperami w zespole. I to jest taki punkt wyjścia chyba fajny dla mojej prezentacji. I też chciałbym się skupić na tym, jak świat deweloperski może wyglądać z punktu widzenia osoby, która dopiero zaczyna, czy to po jakimś stażu, czy po prostu trafia do swojej pierwszej pracy. Dlatego też postanowiłem przenieść realia swojej prezentacji do takiego świata, gdzie to dominują psy. Jak ktoś oglądał Rika i Mortiego, to może wiedzieć, o co chodzi. No i moim głównym bohaterem będzie Ziutek, którego tutaj możecie zobaczyć na pierwszym slajdzie. No i Ziutek od Szczeniaka właśnie chciał być programistą i zobaczymy sobie, jak jego perypetie w pierwszej pracy wyglądały. Także na początek opowiemy sobie na pewno o tym, jakie problemy możemy napotkać i jak one się mają właśnie do systemu kontroli wersji. Poszukamy sobie później wspólnie rozwiązania i podsumujemy to, co udało nam się znaleźć. Dobra, więc tak, jaki jest problem? Ziutek bardzo zadowolony oczywiście już od jakiegoś czasu pracował i okazało się, że musiał zrobić swoje pierwsze code review. To, co spotkał w kodzie i pod PR-ką, którą otrzymał, no, wyglądało mniej więcej tak, czyli mamy tutaj dużo plików zmienionych, część z nich jest dodana, część usunięta, przeniesiona i tak dalej. No i te zmiany w tych poszczególnych plikach też wydają się dosyć skomplikowane. Na pewno można o nich powiedzieć, że nie jest to jedna konkretna zmiana, tylko jest to jakiś zlepek różnych rzeczy, które musiały się zadziać na danym pliku, aby dokończyć zadanie, które ktoś implementował. Teraz tak, będąc nowym pracownikiem, no ciężko się zabrać do takiego code review. Ciężko zrozumieć, co tu się do końca dzieje, jeżeli nie znamy projektu. No, między innymi nie wiadomo, gdzie zacząć patrzeć, nie? Gdzie tu jest jakiś punkt wejścia. No i jeżeli chcemy znaleźć jakieś błędy, to przy takiej sytuacji, kiedy mamy bardzo dużo zmian, no ciężko je wszystkie wyłapać, tak? Bo tego kodu zmienionego jest bardzo dużo, no i ciężko się to czyta po prostu. No i tak jak powiedziałem, jest to szczególne utrudnienie dla nowych pracowników, którzy dopiero co dołączyli do projektu, a szczególnie do tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę z programowaniem. Więc tak, co mógł zrobić w tej sytuacji Ziutek? Ziutek mógł się zwolnić, mógł postanowić, że już nie będzie jednak programował, ale nie poddał się. Był wytrwały i uznał, że poszuka jakiegoś rozwiązania, więc znalazł jakiś forum w swojej pierwszej pracy i tam namierzył innego dewelopera, który akurat był zajawiony na CodeCata i na tematy związane z TDD. No i właśnie, czym jest to TDD? TDD to jest taka metodologia, którą wymyślił Kent Beck, że na początku piszemy jakiś test, który ma nie przejść, później piszemy kod produkcyjny, który sprawia, że ten test ma przejść, po wszystkim robimy jakąś refaktoryzację. To w ogromnym skrócie oczywiście. No i Ziutek też zaczął pisać CodeCata i jakby robiąc kolejne zadania, zauważył pewną powtarzalną rzecz, że po każdym uruchomieniu wszystkich testów, kiedy one są zielone, jest to całkiem dobry moment, żeby zrobić commita. Więc Ziutek uznał, że to będzie dobry moment na rozpoczęcie swojej własnej listy takich dobrych praktyk, które mają później pomóc przy code review, no i zapisał na tą listę właśnie dwie rzeczy. Po pierwsze, zmiany mają się wszystkie kompilować,
a po drugie mają przechodzić wszystkie testy. Dzięki czemu wiemy, że w dowolnym momencie, kiedy wyczekautujemy jakiś commit, na pewno wszystko będzie tam działać. Może nie być skończone, ale na pewno nie będzie tak, że wszystko jest gdzieś tam popsute i nie działa tak, jak należy. No i Ziutek jakby idąc dalej postanowił, że będzie dalej robił te code cuty, robił kolejne zadania i okazało się, że im więcej tych zadań robi, im bardziej one są skomplikowane, no to fajnie jest też robić commit po tej części refaktoru, tak? Czyli kiedy już mamy wszystko przechodzące i sobie wyczyścimy ten kod, to fajnie jest też wtedy zrobić commita. I tutaj poproszę Karola o opuszczenie pierwszego filmiku. Tak, więc to, co tutaj możemy zaobserwować, jakaś zmiana nazwy klasy. Ja tutaj szybko przeskakuję, co prawda, po tych zmianach, natomiast właśnie to jest ta rzecz, która jest wspólna dla tego typu zmian. To znaczy, jeżeli one są odseparowane do innego commita, to bardzo łatwo je się przegląda. Tak naprawdę nie trzeba się skupiać. Wiemy, że kod powinien się kompilować, więc wiemy, że wszystkie miejsca zostały naprawione, no i jednocześnie możemy szybko upewnić się, że ta zmiana nastąpiła. I to jest fajna rzecz do odseparowania, więc Ziutek zapisał sobie na boku, na liście, że zmiana nazwy klasy, funkcji zmiennej, czy też zmiana nazwy package'u tutaj jak najbardziej zasługuje na osobny commit. I poproszę Karola o drugi film. I tutaj jest sytuacja taka, że chcieliśmy podbić wersję Springa. I to jest kolejna zmiana, która zasługuje na więcej niż na swojego osobnego commita. Z tego powodu, że oprócz zmiany gdzieś tam w pomie czy w build gradle'u, musimy często wykonać jakieś zmiany w kodzie i czasami się zdarza tak, że nawet więcej niż jeden commit jest wymagany. Tutaj akurat była jakaś wsteczna niekompatybilność między dwoma wersjami Springa, więc trzeba było to naprawić. Także mamy kolejny wpis na naszej liście dobrych praktyk i to jest podbijanie wersji zależności. Ziutek bardzo zadowolony z tych wszystkich odkryć, dalej robiąc code cuta, znalazł jeszcze kilka innych punktów, jak przenoszenie pliku między folderami, czy przenoszenie klasy między package'ami, zmiana formatowania pliku. Te wszystkie rzeczy są bardzo łatwe w review, kiedy są odseparowane, kiedy są zmieszane z innymi zmianami, stają się bardzo trudne tak naprawdę. Tak, więc Ziutek poczuł wiatr we włosach, dodało mu to skrzydeł i uznał, że dosłownie poleci z tym do swojego zespołu, zrobi prezentację i pochwali się swoimi odkryciami, tak żeby wszyscy robili dokładnie w ten sposób. Jego podekscytowanie było po prostu bardzo, bardzo duże. No i tak, Ziutek wykonał prezentację zgodnie z założeniami, ale niestety ku jego zdziwieniu okazało się, że zespół nie przyjął tego w tak dobry sposób i raczej był sceptyczny. I tutaj pojawiły się jakieś wątpliwości wobec tego, co Ziutek zaproponował. Więc tak, to co tutaj ta lista wymaga, no to jest dużo więcej pracy. Na tą wątpliwość Ziutek miał odpowiedź akurat. No, nie jest tak, że to wymaga dużo więcej pracy. To wymaga na pewno dużo więcej dyscypliny od wprowadzającego zmiany, bo on musi chcieć zrobić to dobrze. Musi pamiętać o tym, że w odpowiednich momentach powinny być te commity. Inna wątpliwość była taka, że no przecież to było na przykładzie TDD, code cuta, więc no ciężko to wykorzystać w rzeczywistym świecie, że to się łączy tylko z TDD. No tutaj Ziutek powiedział, że oczywiście nie, że jeżeli tylko się chce, to te zmiany, nawet kiedy nie piszemy w TDD, no też można w jakiś sposób odseparować. Problemy się pojawiły, kiedy dostał kolejne pytania. Otóż co zrobić, kiedy się pomylimy? No i tutaj faktycznie jest problem, tak? Czy jeżeli zrobimy coś w zły sposób gdzieś wcześniej w historii, no i jak sobie poradzić z naprawą takiego problemu? I jeżeli już piszemy jakieś nowe zmiany i okaże się, że na przykład musimy wprowadzić inną zmianę
w tym momencie? No tutaj też jest kolejny problem, tak? Bo mamy coś rozgrzebanego, no i jak sobie poradzić z tym, żeby napisać coś na boku, tak jakby, nie? Więc Ziutek niestety nie miał odpowiedzi na te dwa pytania i poczuł się trochę tak, jakby jakaś niewidzialna stulinka go zatrzymała, gdzieś zaplątana, no i nie udało się lądowaniu po prostu z tego lotu. Więc Ziutek już oczywiście chciał wjechać w Bieszczady, ale tego nie zrobił ostatecznie. Postanowił sprawdzić, jak to jest z tym gitem, jak możemy sobie poradzić z tą historią. No i napotkał się na pierwsze problemy i tutaj widzimy jakieś konflikty w momencie, kiedy chciał coś zrebase'ować, ale pomógł mu znowu ten sam kolega, który był od TDD, od CodeCata. I tutaj poprosimy Karola o kolejny filmik, trzeci. Tak, więc to, co tutaj widać, był tu jakiś błąd wprowadzony, związany z wielowątkowością, jakieś dwie akcje były wprowadzone odwrotnie. Commit udało się dopisać na samym końcu. No i to, co możemy zrobić, to możemy zrobić rebase'a, przesunąć ten commit w odpowiednie miejsce, oznaczyć go jako fix-up. I kiedy to zrebase'ujemy, to okazuje się, że wszystkie zmiany, które powinny być w odpowiednim miejscu, no tam też się znajdują, tak? Czyli ta historia została już tutaj nadpisana, jest to poprawnie. Oczywiście to nie jest tak prosto w przypadku rzeczywistych zmian. Często pojawiają się właśnie jakieś konflikty i no cóż, tutaj potrzeba mieć nieco wprawy, żeby to rozwiązać. Natomiast to jest jak z wszystkim innym. Bardzo szybko można się tego nauczyć zwyczajnie. Także to jest jedna z opcji. Możemy zrobić rebase, przesunąć ten commit, oznaczyć jako fix-up i to jest naprawione. Możemy też w trakcie rebase'owania oznaczyć jakiś commit jako edit i tak naprawdę git nam się zatrzyma i pozwoli nam wyedytować zmiany pod tym commitem. Jeżeli problem był w ostatnim commicie, no to najprostsza sytuacja, kiedy możemy do niego coś doamendować. No i tutaj uwaga, jeżeli już wystawiliśmy PR-kę i ktoś nam zgłasza błędy na review albo jakieś poprawki, no to dodajemy nowe commity. Dlaczego? Dlatego, że zrewiłowanie tego dalej będzie dużo prostsze, kiedy ktoś nie musi czytać wszystkiego od początku, tak? Czyli będzie miał po prostu sprawdzenie tego, że gdzieś tam następne commity naprawiają to, co było popsute. I warto też jakby separować te zmiany pod różnymi komentarzami, tak? Czyli każdy z nich pewnie powinien dostać swojego commita z odpowiednią nazwą. No i idąc tym tropem, Ziutek do swojej listy dodał kolejny punkt, w którym mówi, w jaki sposób możemy sobie poradzić w sytuacji, kiedy coś poszło nie tak, kiedy musimy coś poprawić, bo wcześniej w historii było nie okej. I tutaj poproszę znowu Karola o czwarty film. Tak, więc tutaj jeżeli mamy rozgrzebane jakieś zmiany, robimy jakieś rzeczy, możemy sobie te zmiany przesunąć czy to do stasza, czy to do shelfa w IntelliJ-u. Wykonujemy te zmiany, które są konieczne, możemy je normalnie wkomitować i po wszystkim z półki gdzieś tam z boku możemy sobie wciągnąć znowu te zmiany, które były pierwotnie. Oczywiście zdarza się tak, że pojawią się wtedy konflikty i trzeba je rozwiązać. Często to jest coś prostego do zrobienia, czasami ciut trudniejszego, ale koniec końców jakby utrzymujemy sobie wtedy tą historię czystą. Także pamiętajmy o tym, żeby grupować zmiany w logiczne paczki i żeby... Mimo, że byłoby nam wygodniej część rzeczy zrobić przy okazji w jednym komicie, to żeby jednak to rozgraniczać, bo to będzie nam pomagało po prostu później. Tak, i przechodzimy do jeszcze jednego tematu i to jest ciekawy temat. Otóż nazwy komitów. I tutaj bym chciał się cofnąć jeszcze do trochę innego tematu, otóż do tematu komentowania kodu. Wiadomo, że kiedyś komentowało się dużo, później w ramach zasad clean code'u wiadomo, że komentowanie właśnie jest raczej niedobre. Komentujemy wtedy, kiedy tak naprawdę napisaliśmy ten kod w sposób jakiś tam nieczytelny.
No i właśnie, komentarze pisać nie chcemy, a jednak piszemy je cały czas. Każda linijka naszego kodu jest okomentowana. Kiedy wejdziemy do GitBlame'a w jakimś pliku, możemy sobie zobaczyć, jaki jest komentarz do tej linijki. Teraz fajnie jest dbać o to, żeby każda z tych linijek miała właśnie odpowiedni komentarz, taki, który mówi dokładnie, co się dzieje w środku. Jeżeli komity będą małe, to nazwy komitów też będą bardzo precyzyjne. I tutaj na przykład zdarza się, i tutaj kolega z pracy gdzieś tam z zespołu mówił, że jak dobrze napiszę zmiany pod jednym komitem, to nazwa testu, który właśnie stworzył, bardzo często może być nazwą komita. No i to jest fajne, nie? Bo widzimy, co się dokładnie zmieniło. Co więcej, to jest taki ciekawy typ komentarza, bo on, jeżeli patrzymy z punktu widzenia jednego pliku, to faktycznie każda linijka jest okomentowana i ma swoją nazwę. Natomiast jeżeli patrzymy z punktu widzenia komita, to jest tak naprawdę komentarz do wielu plików naraz, czyli można by powiedzieć, że jest takim rozproszonym komentarzem. I fajnie to widać, bo jeżeli chcemy zrozumieć, co się dzieje w danym miejscu w kodzie, bo nie wiem, musimy wprowadzić jakieś nowe zmiany albo pojawił się błąd, który musimy naprawić, to kiedy ja sobie zrobię git blame'a i mam fajnie to okomentowane, to nie tylko widzę, dlaczego ta zmiana w tym pliku nastąpiła, ale widzę wszystkie pozostałe powiązane z tą właśnie zmianą. Także nazywajmy te komity dokładnie. Jeżeli zmiany pod danym komitem są dobrze okrojone, dokładnie robią to, co powinny, to tak naprawdę nazwa tego komita powinna być bardzo prosta w wymyśleniu. OK, i kolejny filmik, poproszę Karola, ostatni. Tak, można by pomyśleć, że komitowanie powinno się odnosić niekoniecznie do jednego, raczej do jednego pliku na przykład. Ale okazuje się, że jeżeli w szczególności zmieniamy jeden plik, to robienie osobnych komitów do tego pliku w fajny sposób pokazuje ścieżkę, jaką musieliśmy przejść, aby uzyskać dane końcowe zmiany. I tutaj akurat patrzymy na jakieś zmiany ze skryptu migracyjnego, które zdarzyło mi się gdzieś tam kiedyś pisać. I na początku była jakaś podstawowa struktura, że chcemy jakiegoś migrate'a zrobić, że będzie dry run. Później pojawiły się jakieś testy z funkcją do asertowania, pojawiła się jakaś funkcja utilowa do porównywania tablic. I tutaj jakby widać po kolei, krok za krokiem, kolejne zmiany, które sprawiają, że ten plik zaczyna nabierać tego swojego faktycznego charakteru, że będzie robił to, co powinien, tak? Czyli tutaj już zaczynamy nazywać rzeczy po imieniu, że będziemy mieli jakieś filtry, mimo że tam pod spodem są na razie liczby, ale za chwilę będzie commit, w którym będziemy tam ustawiać jakieś faktyczne filtry, tak? Które gdzieś tam powinny być pod spodem. I idąc w ten sposób po commitach z punktu widzenia reviewera, no okazuje się, że jest prościej, tak? Bo on widzi tok myślenia kogoś, kto to pisał i rozumie, dlaczego te rzeczy powstały. Jak dostaję dużego bloba do przejrzenia naraz, no to generalnie mam taką reakcję, że okej, co ja mam z tym zrobić? Trochę za dużo tego, gdzie ja mam tutaj zacząć, w jaki sposób mam sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli te same zmiany są rozbite na małe czanki i te czanki są fajnie gdzieś tam wypracowane, no to jest mi dużo prościej, tak? I to też można fajnie nawiązać do takiej sytuacji często obserwowanej, jeżeli będę miał PR-a na 10 linii, no to pod takim PR-em na 10 linii pewnie będę miał 20 komentarzy, nie? No bo każdy przejrzał to dokładnie, wie, co tam się dzieje. Jeżeli będę miał PR-a na 2000 linii, no to się okazuje, że z reguły dostanę aprówa, tak? No bo nikt tego dokładnie nie przejrzał. I to jest właśnie ten problem z takimi dużymi, niepodzielonymi zmianami. Także to już nie dodaje niczego konkretnego do listy, to bardziej wyjaśnia, w jaki sposób powinniśmy tutaj działać. No i teraz przechodząc do podsumowania de facto, mamy ten zbiór, który wymyśliliśmy wcześniej. Czyli zmiany muszą się kompilować, wszystkie testy muszą przechodzić, musimy separować wszystkie niezależne zmiany, takie jak zmiany nazw, czy przenoszenie plików klas, czy zmiany formatowania. Możemy przepisywać historię tak długo, dopóki nie wystawimy PR-ki. Jak już ją wystawimy, to każda poprawka, którą
będziemy robić do naszego PR-a, powinna być w osobnym komicie, powinno mieć osobną swoją własną nazwę, czyli nazwy stylu review, remarks, no nie są tutaj najlepiej widziane. Powinniśmy też grupować wszystkie zmiany w logiczne paczki i każdy commit może zmieniać wiele plików, ale one powinny być zmieniane tylko z jednego konkretnego celu. No i nazwa commita powinna dokumentować to, co tam było wprowadzone. Jakie daje to nam korzyści? I tutaj ja się skupiłem do tej pory na reviewerach, ale to nie są jedyni beneficjenci takiego podejścia. Otóż dla tworzących zmiany uporządkowanie tego, co jest do zrobienia, sprawia, że oni lepiej wiedzą, co mają, w jakich krokach wykonać. Już jakby pomijając ten temat, który jest jako tutaj drugi punkt zanotowany, że cały czas mamy porządek w kodzie. To jest fajne, cały czas czujemy, że wiemy, co robimy, że nie mamy wszystkiego rozgrzebanego, ale oprócz tego tak naprawdę w głowie układamy sobie plany, jak powinniśmy działać po kolei, żeby uzyskać jakby to, co powinniśmy w danej historyjce uzyskać. No dla reviewerów tych zmian jest chyba trochę więcej. Po pierwsze, zmiany są małe i proste w przeglądaniu. Przeglądamy sobie commit po commicie, wtedy wiemy, co się dzieje, mamy komentarz do tego, co w danej zmianie powinno być zrobione. Także to jest na pewno już pomocne. Nazwy tych commitów dobrze opisują to, co tam było. Jeżeli okazuje się, że nie, no to bardzo szybko można to wyłapać, bo commity są małe. Historia pokazuje tak naprawdę proces, więc odpada nam dużo pytań w stylu, dlaczego zrobiłeś w ten sposób, bo tak naprawdę często po kolejności tych commitów widać, jakie było rozumowanie tego, kto tworzył, tak? Dlaczego on poszedł w ogóle w tą stronę. No i ostatni jakby tutaj punkt, że można robić review na raty, czyli jeżeli mam duże zmiany i te zmiany muszę siłą rzeczy przeglądać jako całość, a nie jako commit po commicie, no to niestety nie da się zrobić tak, że sobie powiem teraz 15 minut i później na przykład jeszcze godzinę posiedzę, tylko muszę to zrobić wszystko naraz. Kiedy przeglądam commit po commicie, no to ja mam progress bar, tak? Dochodzę do pewnego momentu i uznaję, że koniec na dzisiaj, jutro będę robił dalej. No i ostatni beneficjenci to są wszyscy ci, którzy patrzą na te zmiany w momencie, kiedy one już są w repo. Czyli to, co powiedziałem wcześniej, każda linijka kodu ma swój komentarz. Ten komentarz pokazuje wszystkie zmiany powiązane. Odnosi się do wielu plików i bardzo łatwo można wtedy namierzyć, co tam się działo. No i też łatwiej nam osiągnąć continuous delivery tak naprawdę, no bo siłą rzeczy, jeżeli uznamy, że chcielibyśmy się zmerdżować w jakimś tam momencie, kiedy nawet tych zmian nie dokończyliśmy, one nie powinny niczego psuć, tak? Bo każdy commit miał być kompilujący się, każdy commit miał być z przechodzącymi testami, więc to wiemy, że tam jest wszystko ok. No i tutaj jeszcze taki przykład na sam koniec właśnie z jakiegoś pojedynczego pliku. Jak się tworzy małe commity, okazuje się, że tych komentarzy gdzieś tam przy GitBlame jest trochę więcej. Tutaj jakiś przykładowy też z naszego prawdziwego Allegrowego repozytorium. Wszystko to, co było pokazywane na tych filmikach de facto, to jest gdzieś tam z naszych repozytoriów, co faktycznie działa u nas na produkcji. I tutaj też widzimy właśnie jakiś komentarz rozproszony do kilku plików. Tak. Więc Ziutek generalnie już na tym etapie nie robił drugiej prezentacji. To, co zrobił Ziutek, to pochwalił się tymi zmianami w ten sposób, że przy kolejnych dużych zmianach, takich, które zwykle uznane byłyby za skomplikowane, wykazał, że one nie są skomplikowane, one są złożone, ale że można je tak podzielić, tak zdekomponować, żeby było prościej je przeglądać. Jedyne, co zrobił, to w opisie napisał, żeby przeglądać commit po commicie, no i w pewnym momencie cały zespół się do tego przekonał i wszyscy od tamtej pory szczęśliwie w ten sposób działają. Także ja dziękuję za uwagę na mojej prezentacji, no i pozostaję do waszych pytań, także zapraszam do zadawania. Wielkie dzięki, Adamie, za prezentację. Mi się już w głowie urodziły dwa pytanka, więc zanim przejdziemy do pytań od publiczności, jeśli takie się pojawią, pozwól, że zadam ci pierwsze ode mnie. Jak
słuchałem twojej opowieści o Ziutku, to mój genialny umysł wpadł na to, że to mogła być historia oparta na faktach, a za Ziutkiem stoi jakaś faktyczna osoba. I moje pytanie jest trywialne. Czy tak faktycznie było i w jaki sposób zareagował zespół? No, w rzeczywistości wyglądało to tak, że, nie, że jest tutaj trochę fikcji artystycznej. W rzeczywistości było tak, że faktycznie nauczyłem się tego podejścia robiąc CodeCata i robiąc TDD i faktycznie pokazałem to zespołowi, jakby nie starałem się robić prezentacji. Tak? I to było kilka firm temu, zanim dołączyłem do Allegro. No i to się tak ciągnie za mną. Może opowiem, jak przyjęło się to w Allegro. W Allegro było tak, że faktycznie zrobiłem prezentację, ale znowu jakby najlepiej to pokazywało robienie zmian przeze mnie i faktycznie chłopaki bardzo szybko przekonali się do tego, żeby robić w ten sposób i później zdzwaniali się ze mną, pytali, jak można by coś ograć w lepszy sposób. Też robienie tej prezentacji wewnętrznie jest dużo prostsze, bo nie pokazuję jakichś konkretnych wycinków kodu, które akurat mogę upublicznić, tylko mam cały wachlarz naszych repozytoriów do wyboru i w tym momencie nie muszę pokazywać też swoich zmian, mogę pokazywać zmiany kolegów, bo w tym momencie jakby wszyscy pracujemy w ten sposób. Mhm. Ma to sens, fajnie, że udało się coś takiego w zespole wdrożyć. Jestem bardzo ciekawy, czy w moim by się udało coś takiego wdrożyć. Podeślę na pewno chłopakom prezentację po twoim wystąpieniu. Mam też drugie pytanie. Mówiłeś dużo o korzyściach. Zastanawiałem się, czy znaleźliście jakieś jednak wady. No bo wiadomo, że zakładam, że nie jest to złotym środkiem. Jakieś tam wady gdzieś z tyłu muszą być. Taką wadą wydaje mi się, że może być dokładność, to znaczy taki sposób robienia review sprawia, że to faktycznie jest dokładne i że zrobienie takiego review na przykład, nie wiem, na 60 parę commitów, które na przykład robiłem gdzieś tam wczoraj, no zajmuje tak godzinę, półtorej, bo przeglądasz faktycznie to po kolei, teoretycznie idzie szybko, bo te zmiany są małe. I robisz to bardzo dokładnie, w sensie tam wychodzi wszystko, nie? Co mogłoby wyjść. Albo prawie wszystko. Natomiast jest bardziej czasochłonne, nie? Więc jeżeli ktoś woli jakby kosztem dokładności mieć szybciej, no to pewnie nie będzie to dla niego super sprawdzalne. No inna sprawa te rebase'y, tak? Czyli jeżeli ja muszę gdzieś tam się męczyć z przepisywaniem historii, żeby viewerowi było prościej, żeby on widział jakby po kolei, co się dzieje, nawet jeżeli ja się pomyliłem, no to potrafi być męczące, też wymaga trochę wprawy przy użyciu tutaj gita, żeby sobie z tym poradzić. To jak mówiłeś o tym pierwszym wyzwaniu, czyli o tym, że trzeba zainwestować czas, no to właśnie traktowałbym to chyba trochę tak bardziej w kategoriach inwestycji chyba. Trochę mi się tutaj analogia do testów, jakby no też jesteś w stanie, wiesz, jakby pisać kod i oszczędzając na dokładności pisać kod bez testów, nie? Natomiast no to raczej się nie zwraca kiepska inwestycja. Dokładnie tak jak mówisz. Dobra, słuchaj, Adamie i wszyscy tak naprawdę, więcej pytań się już nie pojawiło, więc jeszcze raz pięknie dziękuję za tą prezentację. Tak jak mówiłem, przynajmniej ja za chwilę złapię gdzieś linka do YouTube'a i podeślę na nasz Slackowy kanał. Może coś uda się ciekawego w zespole wdrożyć. A tym samym dziękuję również wszystkim widzom, że znaleźliście dzisiaj czas, żeby tutaj się z nami spotkać i posłuchać Jacka i Adama. Bardzo gorąco Was zapraszam na kolejne wydarzenie z serii Allegro Tech Live, które odbędzie się w bliżej nieokreślonym jeszcze terminie. Na pewno będzie to w maju, a po szczegóły, po konkretną datę odsyłam Was na naszą stronę internetową, czyli tak jak wspominałem na początku, allegro.tech. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko życzyć Wam miłego wieczoru. Jeszcze raz ogromne podziękowania. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Hej.